dzień dobry, witam Was serdecznie po majówce. Pewnie już niektórzy z Was zapomnieli, że na niej byli. No to sobie teraz odświeżymy pamięć. Znaczy ja sobie na pewno odświeżę pamięć, ponieważ na majówkę zabrałem, słuchajcie, telefon. Smartfon potężny, ciężki, wszystko odporny, znanego chińskiego producenta, a mianowicie Dogi. To model V30T. Zapraszam serdecznie na jego recenzję. No dobrze, kochani, zacznijmy od tego, co znajdziemy w pudełku. Pudełko jest duże, żółte, charakterystyczne dla tej marki, a w środku jest sam smartfon. Proszę uprzejmie. Zobaczycie zaraz na przebitkach, jak wygląda, dokładnie jak wygląda. Natomiast w pudełku, oprócz telefonu, o, zobaczcie, proszę uprzejmie, znajdziemy dodatkową folię zabezpieczającą ekran, wyświetlacz. I bardzo dobrze, to jest dodatkowa. Dlaczego? Bo mam wrażenie, że na tym wyświetlaczu, na tym ekranie już jest jakaś folia, tylko ją trzeba po prostu, jak się zniszczy, to zedrzeć. Więc mamy zapasową, mamy jakieś papierki, oczywiście mamy zestaw do założenia tego szkiełka, tego dodatkowej, tej dodatkowej ochrony. Mamy ładowarkę. I to nie byle jaką, bo naprawdę z dużą, potężną mocą, bo ten telefon ma ogromną baterię, ogromny akumulator. Zaraz Wam powiem zresztą dokładnie, jaka jest pojemność tego akumulatora. I mamy też przewód. Przewód też naprawdę solidny. Oczywiście chodzi tutaj o USB-C. I to wszystko, co znajdziemy w pudełku. No więcej nie potrzebujemy. Ważne, że jest ładowarka. Ważne, że jest ładowarka i to taka dość szybka, żeby naładować ten akumulator w tym telefonie, bo on jest potężny. Zgadnijcie, jaką pojemność ma akumulator w tym smartfonie, w Dogi V30T. Żeby go do pełna naładować, potrzebujemy 90 minut. Gdyby tutaj nie było szybkiej, mocnej, silnej ładowarki, czekalibyśmy na naładowanie tego akumulatora nie wiadomo jak długo. Dobrze, że jest ten akumulator tak duży. No przez to też ten telefon jest troszeczkę ciężki, bo wyobraźcie sobie, że on waży prawie 400 gramów. I dla mnie, jako dla faceta, wydaje mi się, że nie jestem jakimś, nie wiem, takim słabo umieśnionym, słabym facetem, to ciężko było mi nosić ten telefon ze sobą. No niestety, no ale akumulator swoje waży. Akumulator to nie tylko po to, żeby on, ten telefon działał, ale to także powerbank, bo możemy go wykorzystać jako powerbank. Z tym nie ma żadnego problemu. Mamy oczywiście też ładowanie bezprzewodowe. Plecki przykładamy do ładowarki bezprzewodowej i ładujemy. Oczywiście wtedy, w zależności od ładowarki, jakiej użyjecie, może czas do ładowania do 100% zdecydowanie wzrosnąć, ale zawsze macie do dyspozycji to, co jest w kartoniku. Chwała im za to. Kochani, jak ten telefon jest zrobiony? No powiem Wam tak, jest zrobiony trochę jak powinien być zrobiony wszystko odporny smartfon, a trochę jak taki telefon, no powiedzmy, elegancki. I tutaj mam taki mały dysonans. Do kogo jest skierowany ten smartfon? Bo według mnie dla osób, które no na co dzień stykają się z ciężkimi warunkami pracy, dajmy na to, więc no, budowa, prawda, albo żołnierze, albo leśnicy. No, ci wszyscy, którzy pracują w terenie i boją się, że kiedy będą mieli zwykły smartfon, to im upadnie, zbije się, zniszczy, po prostu się zepsuje. Z tym telefonem tak być nie musi, bo on naprawdę jest świetnie zabezpieczony przez producenta. Z tyłu mamy takie plecki, które się troszeczkę mienią. One wchodzą w taką niebieskawą poświatę mają. Faktycznie bardzo przyjemny w dotyku. Nie ma żadnych odcisków palców. To jest bardzo fajne. Na ekranie też tych odcisków palców ze świecą szukać, tak można powiedzieć. A więc jeżeli o to chodzi, to jest elegancko. Na obudowie mamy troszeczkę przycisków. Mamy przycisk włączania i wyłączania, który jednocześnie jest oczywiście czym? Skanerem linii papilarnych. I od razu Wam powiem, że ten skaner działa słabo. Czasami się odblokowuje. Zobaczymy teraz, czy się odblokuje. Wyłączyłem. Zobaczcie, zablokowałem ekran. Przykładam paluch. Jest czy nie ma? No wciskam. Jest. Jest, udało się. A nie zawsze to działa tak, jak powinno. No niestety, co zrobić? Potem mamy u góry przyciski zwiększania głośności albo zmniejszania głośności. Po drugiej stronie mamy tackę na dwie karty SIM 5G,
warto zauważyć, 5G i mamy też taki przycisk funkcyjny, który możemy skonfigurować pod własne potrzeby. Może on wyzwalać aparat fotograficzny, może się włączać automatycznie nagrywanie i tak dalej. Nagrywanie to jest na przykład dobre, jeżeli chodzi o właśnie jakiegoś pracownika budowlanego, czy leśnika, albo nawet, nie wiem, żołnierza mundurowego, który musi szybko sporządzić jakąś notatkę głosową, to się może sprawdzić. Tak zakładam, prawda? Mamy też 4 głośniki. Zobaczcie, u góry stereo. Jak to stereo brzmi? To powiem Wam, jest stereo, ale jeżeli chodzi o jakość brzmienia, to nie jest dobrze. Ale to nie jest telefon do słuchania muzyki, choć ma wbudowane radio FM, które działa po podłączeniu słuchawek. Słuchawki działają jako antena. W zestawie słuchawek niestety nie ma. A więc musicie skorzystać z tych, które już macie, albo po prostu je dokupicie. Dodatkowo macie tutaj cały szereg różnych takich śrubek. Ja powiem Wam szczerze, nie próbowałem ich odkręcać, czy one są na ozdoby, które to ma podkreślić jakiś taki charakter tego telefonu, że on jest wszystko odporny, taki no, na budowę, do roboty. Nie mam pojęcia. Fakt, że jest naprawdę bardzo ciężki. Dlaczego go zabrałem do Turcji? No bo chciałem go przetestować, a po drugie miałem w nosie fakt, że może mi na przykład przy basenie na kafelki, na płytki upaść. Na szczęście nie upadł. Ja też go nie testowałem jakoś specjalnie, jeżeli chodzi właśnie o upadki, o rzucanie na trawę. Taka ściema, widzę ludzi, którzy rzucają wszystko odporne smartfony na trawę i co? No i co się ma stać na trawie? No nic się nie stanie. Na beton już nie rzucą. Dlaczego ja go nie rzucałem? Bo po prostu mi go szkoda. Po co mam go niszczyć? To po pierwsze. Też chodzi mi tutaj oczywiście o jakieś zarysowania i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ producent podaje, ja mu wierzę, że on ma tutaj naprawdę szereg certyfikatów, które potwierdzają wytrzymałość. To są certyfikaty takie jak IP68, IP69K i MIL STD810H, które potwierdzają pyło i wodoszczelność, ochronę przed wysokim ciśnieniem wody podczas czyszczenia strumieniowego lub także parowego, a także pozytywne przejście, i właśnie tutaj jest dobre, pozytywne przejście wojskowych testów. A więc producent jak gdyby wskazuje, dla kogo wyprodukował ten telefon. Dla wojska. Dlaczego nie na tych, którzy pracują na budowie? Nie, no spokojnie. Też mogą z tego korzystać. Ale to jeszcze nie wszystko. Te pozytywne testy, te wojskowe testy obejmują uszkodzenia mechaniczne, wibracje, niskie i wysokie temperatury, zmiany ciśnienia, wysoką wilgotność i szereg i innych zagrożeń. Natomiast wersja tego standardu MIL STD810H z literką H właśnie na końcu oznacza, że te testy w zakresie atmosfery, ten telefon przeszedł testy w zakresie atmosfery kwasowej. No i to jest dla mnie jakaś nowość, czy na przykład szoku balistycznego. No, powiedziałem cegła na początku, nie? No to raczej taki smartfon, czołg, skoro jest przeznaczony dla wojska i ma takie certyfikaty. No, szapoba. No dobrze, przejdźmy teraz do ekranu, prawda? No on zajmuje całą powierzchnię, przedni panel można powiedzieć. Zwróćcie uwagę, jak on wygląda. No wygląda tak, jak to ma miejsce w przypadku wszystko odpornych smartfonów, czyli ta ramka nie jest wąska, ona nie jest cienka. No i tutaj nie ma się czemu dziwić, jeżeli szukacie wysublimowanego sprzętu, no to na pewno nie takiego jak ten. Ten telefon, ten wyświetlacz, ten ekran ma być chroniony, no i jest, z każdej strony. Oczywiście ramka górna i dolna, no zwracają uwagę, bo one są bardzo duże i mamy przednią kamerę, która jest schowana w takim wycięciu w kształcie kropli wody, prawda? No to wygląda troszeczkę jak taki starszy model, aczkolwiek no, jest to absolutna nowość. Natomiast jeżeli chodzi o ten wyświetlacz, to już Wam wszystko tłumaczę. Tutaj mamy ekran, który chroni szkło Gorilla Glass 5. Natomiast przekątna tego wyświetlacza to aż 6,58 cala. A więc no jest duży, no i bardzo dobrze. Wyświetlacz jest Full HD+. Na dole teraz Wam się pokaże dokładna rozdzielczość. Proporcje 20:9. Natomiast zagęszczenie pikseli jest na poziomie 401 ppi. Mamy tutaj adaptacyjne odświeżanie 120 Hz, ale możemy zrobić sobie to odświeżanie manualnie, ustawić na 60, 90, 120 Hz i tryb automatyczny. A jeżeli chodzi o jasność, no to tutaj mamy maksymalną jasność na poziomie 420 nitów. I to jest trochę za mało, niestety, bo jeżeli mamy cień, jeżeli jesteśmy w pomieszczeniach, okej.
Zobaczcie, wszystko ładnie widać. Ja mam teraz tutaj tryb automatyczny, więc ona automatycznie się przyciemnia albo rozjaśnia. Natomiast kiedy wyjdziemy na dwór, teraz zwłaszcza w okresie letnim, wiosennym, letnim, a potem jesiennym, kiedy to słońce jest mocne, to niestety na tym wyświetlaczu niewiele widać. Natomiast jeżeli latem, wiosną będziecie chodzili w okularach przeciwsłonecznych z polaryzacją, to o ile w pionie wszystko widać, to w poziomie nie widać kompletnie nic. Ja miałem prawdziwe jaja w tej Turcji na tych wakacjach, no bo robiłem zdjęcia, nagrywałem pod wodą oczywiście, ale tam było mocne słońce. No więc założyłem sobie te okulary, dzieciaki sobie pływały, zjeżdżały na zjeżdżalniach wodnych. Ja chcę zrobić w poziomie, w pionie zdjęcie. Okej, robię w poziomie, nic nie widzę. Co musiałem robić? Jak chciałem robić zdjęcia w słońcu w okularach, to musiałem zdejmować te okulary, bo naprawdę nic nie widziałem. A więc no, tu są takie pewne mankamenty takiego telefonu, no ale nie liczcie na jakieś fajerwerki, bo ten telefon nie jest bardzo, ale to bardzo drogi. Teraz przejdźmy do wydajności. Powiem Wam szczerze, że ten telefon za wydajność należy pochwalić. Ja nie będę się zagłębiał w szczegóły, wszystko będzie tutaj na dole napisane, te parametry, które są. Ja Wam tylko opowiem o moich wrażeniach. Dlaczego zasługuje na pochwałę Dogi V30T? Bo jest naprawdę bardzo wydajny. W codziennym użytkowaniu, w takim zaawansowanym, w odpalaniu kilkudziesięciu aplikacji, bo tym telefonem bawiły się też moje córki. Ja też miałem święty spokój. No, oczywiście był za ciężki dla nich, ale pomimo wszystko chciały się bawić. Tutaj jakieś były gry, które one polubiły. Ja też się pobawiłem, też odpalałem gry. Żadnych zawiech, kompletnie nic. Śmigał jak ta lala. Ci, którzy być może nie interesują się za bardzo smartfonami, to podpowiem tylko, ten sam układ, te same parametry ma także Redmi Note 12 Pro Plus 5G. No dodam tylko, że to jest wersja z pamięcią wewnętrzną 256 GB z możliwością rozszerzenia do 2 TB. Mam tutaj na myśli oczywiście tę tackę na kartę SIM i na kartę microSD. Możecie tam oczywiście ją włożyć, więc możecie sobie rozszerzyć do 2 TB pamięć, jeżeli potrzebujecie. Natomiast jeżeli chodzi o RAM, Szapoba, 12 GB RAMu plus wirtualne 8, które może sobie tutaj ten telefon jak gdyby z automatu dorzucić. I to naprawdę robi robotę. A ten układ zapewnia absolutnie wszystkie systemy łączności. Mamy 5G, mamy USB 2.0, mamy oczywiście Wi-Fi 6, NFC, USB typu C2.0 z OTG, no i o radiu FM już Wam mówiłem. A także nawigację, GLONASS, GPS, BDS i Galileo. Naprawdę jest w tym telefonie wszystko. Nie ma tylko jednej rzeczy, tego mi najbardziej brakuje. Wiecie, że V30, poprzednik tego modelu, miał możliwość zainstalowania eSIM-ów i to aż 5. Tutaj eSIM-a nie zainstalujecie ani jednego. I nad tym bardzo ubolewam, bo kiedy właśnie wyjeżdżałem za granicę, chciałem skorzystać z aplikacji i zainstalować, wyjeżdżałem poza Unię Europejską i chciałem zainstalować sobie eSIM-a, a nie chodzić w Turcji szukać karty, żeby mieć dostęp do internetu. I niestety aplikację zainstalowałem, ale kartę eSIM już nie zainstalowałem. Byłem święcie przekonany, że tu jest możliwość eSIM-a zainstalowania. Nawet napisałem do producenta. Oni mi napisali, stary, przesyłamy Ci specyfikacje, mamy nadzieję, że zrozumiesz, że eSIM-a nie ma. No, nad tym najbardziej ubolewam, że nie ma eSIM-a. Słuchajcie, teraz przejdźmy do zdjęć. No bo na papierze specyfikacja tych obiektywów robi naprawdę wrażenie. Z tyłu mamy 3, z przodu mamy 1 do selfie. I ten 1 do selfie, to od razu Wam muszę powiedzieć, naprawdę spisuje się bardzo dobrze. 32 megapiksele i jest naprawdę ok. Zdjęcie do selfie robi dobre. Natomiast co mamy z tyłu? 108 megapikselów, to jest obiektyw główny, jest to Samsung. Jasność f1.8. 16 megapikselów, to jest obiektyw ultra szerokokątny. I makro jasność 2x2 oraz 20 megapikselów obiektyw noktowizyjny. To jest obiektyw Sony. Tak, noktowizyjny. Wyobrażacie to sobie? Mamy dwie diody IR. Jak wszedłem w ustawienia w aplikacji aparatu, to zobaczyłem Night Vision.
Night Vision, kurczę, mówię, co to, o co chodzi? A, mówię, pewnie będzie fajne zdjęcia robił w nocy, zwłaszcza księżyca i gwiazd. No to poszedłem na plażę w nocy robić zdjęcia Night Vision i się puknąłem w głowę od razu. Stary koniu, Night Vision to noktowizor po prostu. Te diody IR działają średnio. Ta noktowizja mi się do niczego absolutnie nie przydała. Nie miałem takiej potrzeby, ale zakładam, że jeżeli chodzi właśnie o wojsko, jeżeli chodzi o pracowników, którzy pracują w trudnych warunkach, to Night Vision się naprawdę dobrze spisuje. I teraz tak, na papierze mówiłem, że te specyfikacje tych obiektów robi roboty, no bo 108 megapikseli, no Samsunga, no właśnie, i robi i nie robi, bo jeżeli chodzi o dobre warunki oświetleniowe, to naprawdę te zdjęcia są super. Nie mam do nich zastrzeżeń, nawet jeżeli chodzi o takie codzienne użytkowanie, mam tu na myśli jakieś pamiątkowe zdjęcia z wakacji. Zrobicie naprawdę ładne zdjęcia z wakacji tym telefonem w dobrych warunkach oświetleniowych. Natomiast im ciemniej, tym gorzej. Niestety, chociaż jasność tego głównego obiektywu robi wrażenie 1.8, prawda, f, no to jednak wieczorem to nie jest to samo, co w telefonach z wyższej półki, które mają obiektywy o zbliżonych parametrach do tego, ale to niestety nie, no, to nie działa. No niestety, zresztą widzicie zdjęcia, widzicie sami jak to wygląda. W ciągu dnia szapobaja, nie potrzebowałem drugiego telefonu. Natomiast kiedy robiliśmy pamiątkowe zdjęcia wieczorem, to żona mi wysłała do pokoju, ty idź po iPhone'a, bo no, chcemy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z dziecią, a ten telefon no tak średnio jasne robi te zdjęcia, prawda? Trochę zaziarnione, trochę takie, no. A więc wiecie, no, ale tak jak powiedziałem, to jest telefon do zadań specjalnych, prawda? No więc okej. Okay. Jeżeli chodzi o aplikację i ustawienia w tej aplikacji, jest mało czytelna ta aplikacja, naprawdę. Mamy tutaj film oczywiście, a właśnie film, nie powiedziałem wam film. Możemy nagrać tą kamerką maksymalnie 4K w 30 klatkach z elektroniczną stabilizacją obrazu. I powiem wam tak, efekty są naprawdę niezłe, natomiast ta stabilizacja nie spełniła moich oczekiwań. Naprawdę, jeżeli chcielibyście nagrywać tym aparatem zdjęcia, no to jednak jakiś gimbal się, zdjęcia, filmy, to jakiś gimbal się przydaje, bo ta stabilizacja jest niewystarczająca. Jeżeli chodzi o filmowanie pod wodą, świetnie to wyszło, naprawdę, dałem córce, mówię, płyń, nagrywaj coś tam, tylko mówię, staraj się stabilnie trzymać ten smartfon, bo wiesz, no będzie kiepsko. Nagrywała, nie mam zastrzeżeń, jeżeli chodzi o jakość wideo, jeżeli chodzi o zdjęcia pod wodą, jeżeli chodzi o wideo pod wodą, spisuje się naprawdę na medal. Mam uwagi co do samej aplikacji, do oprogramowania tego aparatu, bo ona jest trochę po polsku, trochę po angielsku. Zresztą, właśnie, skoro już jesteśmy, no to mamy tutaj Androida oczywiście, 12. Niestety to jest tylko Android 12. Nowy telefon mógłby mieć nowszą wersję. On ma oczywiście nakładkę Dogi. Tam są pewne parametry, możemy sobie zmieniać dzięki tej nakładce. Ale to właśnie, ten Android trochę, ta nakładka w zasadzie, trochę jest po polsku, w większości jest po polsku, ale często zdarza się, że niestety są jakieś wtrącenia anglojęzyczne. Dla tych, którzy znają język angielski, jest to lepsze rozwiązanie, bo przynajmniej wiadomo, o co chodzi. Bo jakość tego spolszczenia też no, troszeczkę odbiega od moich wymagań, prawda? Ale to jest Android 12 z nakładką autorską Dogi, producenta Dogi. Zawsze chcę, żeby te materiały były w miarę krótkie i nie były nudne, ale z drugiej strony chcę wam opowiedzieć o wszystkim, co można, o czym można opowiedzieć, no ale niestety tym razem też troszeczkę za długo się nagrało, ale słuchajcie, podsumowanie. Z pewnością jest to telefon dla wszystkich wymagających użytkowników, którzy pracują albo zajmują się czymś, co w trudnych warunkach, jakichś atmosferycznych, w trudnych warunkach budowlanych, prawda, wojsko, policja. Z pewnością ten telefon jest dla nich idealnym rozwiązaniem. Kiedy sobie go przyczepią gdzieś do paska, do spodni, prawda, no to oni nie będą odczuwać tego ciężaru, ale mamy tutaj poczucie bezpieczeństwa. Ja naprawdę, kiedy byłem na majówce, korzystałem z tego telefonu z taką swobodą, z taką lekkością, w ogóle się nie martwiłem, że jak mi upadnie, to mu się coś stanie, jak wpadnie do wody, to mu się coś stanie. Kompletnie nic, jest absolutnie wodoodporny i daje takie poczucie spokoju, więc z pewnością jest to telefon, smartfon do zadań specjalnych, do specjalnej grupy ludzi przeznaczony, ale jeżeli wy bylibyście zainteresowani, żeby na przykład właśnie jadąc na biwak, na wakacje, albo na wędrówki górskie, zabrać ze sobą
sobą jakiś odporny telefon, to ja naprawdę ze szczerym, z czystym sumieniem polecam Wam Dogi V30T, bo będziecie z niego zadowoleni. Jeżeli chodzi o służby specjalne, jeżeli chodzi o wojsko, pracowników budowlanych, ten aparat fotograficzny do zrobienia dokumentacji, ale nie tylko, jak Wam mówiłem, pamiątkowe zdjęcia z wakacji też nim zrobicie. A więc to nie jest do końca smartfon, który jest przeznaczony do zadań specjalnych, skupionych wokół właśnie służb specjalnych, czy wojska, policji, czy pracowników, którzy pracują w trudnych warunkach atmosferycznych i nie tylko. To jest także telefon dla wszystkich tych, którzy chcą mieć poczucie bezpieczeństwa i nie przeszkadza im ogromna waga tego smartfona. A ogromna bateria to jest na pewno zaleta, bo jeżeli chodzi o długość, czas pracy w pełnym ładowanym akumulatorze, to 5 dni bez najmniejszego problemu. Naprawdę 5 dni. Dodatkowo możemy go potraktować jako powerbank, prawda? I możemy go ładować indukcyjnie. Ja jestem z tego telefonu naprawdę zadowolony. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w następnym odcinku. To był Dogi V30T. Trzymajcie się. Cześć.